Dzień dobry, ja nazywam się Dawid Łuczka i witam Was na kanale Młodzi Pytają. Moim dzisiejszym gościem jest pan prezes Sławomir Mencen. Dzień dobry. Panie prezesie, nie przedłużając, startuje pan w 2025 roku na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże sondaże nie stawiają pana w gronie faworytów. Jaki jest pana realny cel w tych wyborach? Zamierzam najpierw wejść do drugiej tury, następnie te wybory wygrać. W tym momencie nie ma jeszcze żadnych wiarygodnych sondaży, ponieważ jestem jedynym kandydatem, który ogłosił swój start. Nawet nie wiadomo, z kim będę rywalizował. W 2020 roku Platforma wystawiła panią Małgorzatę Kidawę-Błońską, która jeszcze w styczniu miała 20% w sondażach, a potem zjechała do 3% i została wymieniona na Rafała Trzaskowskiego. W związku z czym na 9 miesięcy przed wyborami jest zdecydowanie za wcześnie na mówienie, kto jest faworytem, a kto nie. W polskim systemie politycznym rola prezydenta jest ograniczona, a prawdziwe decyzje zapadają w Sejmie i na forum Rady Ministrów. Dlaczego zadecydował się pan na start? Jest to nie do końca prawda. Pozycja prezydenta w Polsce wcale nie jest taka słaba. Dla porównania, we Francji mamy bardzo silnego prezydenta, ale który potrafi, ma możliwość przepchnięcia ustawy bez głosowania jej w parlamencie. Może jedną decyzją rozwiązać parlament francuski, a nie ma prawa weta. Prawo weta jest potężnym argumentem, potężnym narzędziem, z którego niestety obecni prezydenci nie korzystają, a ja zamierzam z niego korzystać. I ostatnie pytanie. Co sądzi pan o pomyśle wstawienia jednego prawicowego polityka w wyborach prezydenckich? Mógłby on zdobyć głosy wyborców Zjednoczonej Prawicy oraz Konfederacji? Wybory składają się z dwóch tur, z pierwszej oraz z drugiej. Do drugiej przychodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W związku z czym nie ma żadnego powodu, żeby w pierwszej turze się tak ograniczać. Nie ma w tym momencie wiedzy, kto będzie kandydował z PiS-u. Być może ten kandydat będzie znacznie gorszy ode mnie. W związku z czym zmierzmy się w pierwszej turze i ten, kto dostanie więcej głosów, przejdzie do drugiej. Pewnie zostanie, być mam nadzieję, poparty. Że w sensie mam nadzieję, że kandydat PiS-u mnie poprze w drugiej turze. Z tego miejsca chcielibyśmy też podziękować panu prezesowi za odwiedziny w naszym Inowrocławiu i życzymy powodzenia. Bardzo dziękuję.